Dzień dobry, a dzisiaj gościem jest profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego również. Witam pana. Dzień dobry. No to się nazywa chyba ekonomia gospodarowania czasem. Tournée Obamy po Europie, Irlandia, Wielka Brytania, tam królowa Elżbieta II. Potem grupa G8, Miedwiediew, Sarkozy i tak dalej. A w piątek przylatuje do Polski i też na szczyt środkowoeuropejski, a więc spotkanie w szerszym gronie. To jest takie tournée, żeby odbębnić pewne sprawy, czy realne interesy, ważne rozmowy? Myślę, że coś po środku. To znaczy, to jest wyraźne zasygnalizowanie, że Obama jednak chce współpracować bliżej z Europą. Był taki okres, kiedy wydawało się dość mocno. Dezinteresmę takie. Rozczarowania, prawda? Ponieważ Europa tradycyjnie chciała mieć udział w amerykańskich decyzjach, ale nie chciała ich współfinansować. Tu mamy przykład Afganistanu, ale nie tylko. I Obama poczuł się rozczarowany. I to, że on w tej chwili zaczął od Irlandii, to znaczy od tej wioski, z której pochodzi jego pradziad, prawda? Bardzo dalekie korzenie, ale to jest symboliczne pokazanie, że ja się czuję związany z Europą. To jest taki gest na rzecz Europy, że proszę nie myśleć, że mnie z Europą nic nie łączy. To sam zresztą pisał kiedyś w książce swojej, że nie ma żadnych emocji skierowanych w kierunku Europy, ale tu chciał jakby się pokazać, że jednak jest. I to jest moim zdaniem sygnał, że no, będziemy współpracować blisko, bo to jest jedyny sensowny partner dla Stanów Zjednoczonych. Aczkolwiek jak spojrzymy na te doniesienia z tej wizyty w Irlandii, to dominuje taka pop-polityka, to znaczy tak. Tutaj się uczy grać w hurling, tam popija irlandzkie dokładnie, piwo, to jest szukanie nic korzeni. Ważnego. Nie, w Irlandii nie, to jest szukanie korzeni, to jest pokazanie, trochę na siłę oczywiście, niektóre z moich korzeni są w Europie i dlatego właśnie chcę być z nimi, prawda, robić to, co Irlandczycy, bo mój, jak powiedziałem, pradziad, prawda, jest też z Irlandii. To jest czyste emocje, to jest granie na uczuciach. Europo, zrozum, że ja też jestem w jakimś sensie twoim synem. A prawdziwy interes to jest G8, to jest Miedwiediew, to jest Sarkozy? Niewątpliwie to jest najważniejsze spotkanie. W Wielkiej Brytanii też częściowo polityczne, ale częściowo niewątpliwie również takie emocjonalne na zasadzie tej specjalnych związków łączących z Wielką Brytanią. Natomiast w Paryżu rzeczywiście rozmowy poważne, rozmowy z przywódcami świata, rozmowy dotyczące kwestii gospodarczych, kwestii politycznych. To jest clue tego wszystkiego i na tym spotkaniu Obama nie mógł nie być. No ale skoro nie mógł nie być w Paryżu, no to po prostu połączył kilka innych wizyt, które mają mu zapewnić lepszy odbiór w Europie. Ten Obama, który do nas przyjeżdża, jest bardzo wzmocniony zabiciem Osamy Bin Ladena, zabiciem lidera tej, no w każdym razie takiego symbolicznego, tych grup terrorystycznych, tej siatki. Ale czy to jest Obama zwycięski? Obama, który może poważnie myśleć o kolejnej kadencji? Przede wszystkim definicja Obama do nas przyjeżdża, prawda? Ja jestem święcie przekonany, że tak naprawdę to nie jest wizyta w Polsce, to jest tak samo jak w Paryżu. Jest w Paryżu, ja ale do nas G8, do Europy. Do nas do Europy, a do Warszawy na spotkanie z kilkunastoma, może trochę mniej po tych ostatnich, prawda, kłótniach prezydentami czy szefami państw Europy Środkowo-Wschodniej ogólnie biorąc. Obama no, na pewno jest zwycięski w oczach większości Amerykanów, ale zarazem ma bardzo trudną sytuację, ponieważ w jakiś sposób, którego nie tak łatwo wytłumaczyć, szczerze mówiąc, zraża do siebie kolejne grupy etniczne w Ameryce. I jego szanse na wybór oczywiście są nadal bardzo duże. Ale na przykład, czy ta zapowiedź, deklaracja, która bardzo szerokim echem w światowej prasie się odbiła, wzbudziła szok w Izraelu o tym, że proponuje powrót do granic 67 roku na Bliskim Wschodzie, a więc znaczące okrojenie Izraela w stosunku do tego, co jest dzisiaj. I właśnie nie wiadomo za co, prawda? Dokładnie. To też taka decyzja? No więc właśnie, to jest decyzja, której sens naprawdę trudno jest zrozumieć, bo... I to jest zerwanie, czy ja dobrze myślę, z tradycyjną polityką wspierania jednak Izraela. Zdecydowanie. Znaczy... W terminach dokładnie, jak się temu dokładnie przyjrzeć, jak to zanalizować i tak dalej, to można mówić, że tak wiele się nie zmieniło, bo i tak się o tym wcześniej mówiło. I w zasadzie chodzi bardziej o Jerozolimę, no i o te
osiedla żydowskie i o tym się mówi, że ma być jakaś rekompensata na innym terytorium. Więc z takiego formalnego punktu widzenia to można argumentować, jak to niektórzy komentatorzy piszą, że w zasadzie to on nic nie powiedział nowego. Ale tu nie chodzi o to, co tam jest naprawdę po jakiejś egzegezie, tylko jak to było odebrane. Zostało to odebrane jako wystąpienie sprzeczne z interesami Izraela, a na to prezydent Ameryki, szczególnie demokrata, bo wiadomo, że diaspora żydowska w Stanach Zjednoczonych głosuje en bloc za partią demokratyczną, nie może sobie pozwolić. Nie bo może zagłosować en bloc za partią republikańską? Albo nie zagłosować w ogóle. Albo nie zagłosować w ogóle, prawda? W znaczącej liczbie on te głosy straci, ponieważ bardzo wyraźnie stracił głosy latynoskie. Nie wziął się w ogóle za ustawę imigracyjną, choć to obiecywał i stąd zdobył te głosy. Ponieważ także czarna mniejszość ma do niego pretensje, że nie foruje jej w Ameryce, że nie jest ich prezydentem, to wydaje się trudno do określenia, na kim on się chce oprzeć w wyborach, skoro także duża część tych młodych, którzy głosowali na niego, bo miała być zmiana, jest rozczarowana brakiem zmiany. A ciągnąc temat tych ogonów, które się ciągną za Obamą, to myśli pan profesor, że to zatrzymanie takie bardzo amerykańskie, takie pokazujące bezwzględność prawa dla każdego, Dominika Strauss-Kahna, no takiego powiedziałbym, że potężnego człowieka w Europie, a tam potraktowanego jak zwykłego przestępcę, to może być jakiś temat rozmów? Nie, absolutnie nie. To jest zgodne z najlepszą tradycją prawa amerykańskiego, które nie rozróżnia statusu podejrzanego, tylko traktuje wszystkich tak samo. Gdyby było podejrzenie o tego typu czyny jakiegokolwiek innego obywatela, byłby tak samo potraktowane. Ta sprawa została nagłośniona, ale to mi się podoba w prawie amerykańskim, że możniejszym nie wolno więcej, że tak powiem. I oczywiście cała ta sprawa w ogóle nie dotyczy Obamy, bo decyzji w tej sprawie nie wydawał Obama. To jest zupełnie oczywiste. Było doniesienie na policję. Policja wszczęła kroki. Natomiast nie, to ten ogon wydaje mi się, że jeśli już, to będzie, Sarkozy będzie mu dziękował za to, prawda? I zaprosi go na kolację, bo mu ułatwił wybory. Inni liderzy europejscy, myślałem, że może z takiej troski czy pamięci ktoś zapyta, czy na pewno wszystko zgodne z prawem. Wydaje mi się, że nie, że nie przesądzając oczywiście sprawy Strauss-Kahna, to jednak trzeba powiedzieć, że przy takim podejrzeniu nikt nie chce się ujmować za podejrzanym, to jest ten rodzaj. W przypadku Romana Polańskiego było troszkę inaczej. Ale to była inna postać, prawda? I też wydarzenie z przeszłości, prawda, które wróciło. Natomiast wracając do Polski, piątek i wielu komentatorów twierdzi, że gaz łupkowy to jest ten interes w Polsce do załatwienia. Tak, ale troszkę w inny sposób. To znaczy, w moim najgłębszym przekonaniu my musimy, po prostu musimy wykorzystać tę okazję i wszystkie inne kolejne do załatwienia jednej sprawy. Tą sprawą nie jest żadne tam, nie wiem, patrioty na kółkach przyjeżdżające, wyjeżdżające, czy F-16 przylatujące i wylatujące. Tą sprawą jest przeciwstawienie się narastającej fali mającej na celu zakaz eksploatacji złóż gazu łupkowego. Widzimy bardzo wyraźnie, że z jednej strony Gazprom, czyli Moskwa, z drugiej strony Paryż, prawda, już przyjęta ustawa we Francji. Bo Paryż Niemcy, to energia atomowa. No, a Rosja i Niemcy, no to wielka inwestycja w Nord Stream, prawda, a z Rosji doszło do tego uzależnienie Europy od siebie. I grupy ekologiczne być może finansowane przez te ośrodki. Dokładnie, ale także już to i sięga wyżej, bez kotu mówimy o parlamencie francuskim, prawda. I tak na dobrą sprawę, no to gdzie my się możemy zwrócić, do kogo się możemy zwrócić, żeby z nami współdziałał, żeby no, powstrzymać tę durną falę, nie mającą żadnych podstaw naukowych, a czysto propagandową, ale uderzającą w naszą przyszłość jak nic innego. I tutaj naszym jedynym takim no, światowym sojusznikiem mogą być rzeczywiście Stany Zjednoczone. Bo mają technologię i mogą zarobić. Bo mają technologię, bo mogą zarobić i się nie podpisują pod tą, prawda, oni eksploatują gaz. Oni wiedzą, że nie ma... 15% już krajowego zużycia. Tak, wiedzą, że nie ma żadnych negatywnych skutków, że to wszystko jest dęte. Ale w tej konfiguracji my już nie mamy żadnego innego liczącego się sojusznika. Czy my mamy szansę zyskać Obamę? Bo to jest też prezydent bardzo rozpięty między takim tradycyjnym, no, jednak sojuszem polsko-amerykańskim, a resetem stosunków z Moskwą. Oczywiście, że jest to problem, ale to tym bardziej powinno sprawić, że powinniśmy postępować absolutnie monotematycznie. My nie mamy żadnego innego prawdziwego interesu, ponieważ sprawy bezpieczeństwa zostaną w ten sposób również załatwione. Jeżeli w
Polsce będą potężne firmy amerykańskie, które zainwestują tutaj setki milionów dolarów, to my nie potrzebujemy lepszego bezpiecznika od interesów amerykańskich w Polsce. Wtedy już oni będą dbali o bezpieczeństwo Polski w Waszyngtonie. To jest sprawa dla naszej przyszłości jak żadna inna. Wszystko inne to były dziecinne zabawki. To jest rzeczywisty problem, żebyśmy mogli eksploatować te złoże, nam tego nie zakazano w takiej czy innej postaci. Myśli pan, że polskim władzom realnie na tym zależy, bo opozycja twierdzi, że to jest takie mruganie okiem trochę i że jednak interes rosyjski, bo naruszamy ten interes rosyjski potężnie. No tak, ale ja już bym w tego typu dywagacje nie chciał wchodzić. Ja myślę o interesie Polski, a nie o interesie... I jest interesem Polski wejście w... No oczywiście, że jest interesem Polski wydobywanie niezwykle ważnego surowca, który stanowił o naszej przyszłości, prawda? Z chwilą, kiedy będą niedługo już wielkie opłaty za korzystanie z węgla i to nas szalenie utrudni życie, to ten gaz łupkowy jest naszą jedyną szansą rozwoju gospodarczego w tym pokoleniu, w następnym i w jeszcze następnym. I tu trzeba postąpić tak, jak Amerykanie postępowali wtedy, kiedy nam sprzedawali F-16, prawda? Kiedy każdy przyjeżdżający do Polski gość z Ameryki, wszystko jedno, czym się zajmował, mówił: dzień dobry, nazywam się tak i tak, F-16 to najlepsze samoloty świata, prawda? Tak zwane młotkowanie, jak to się mówi, czyli powtarzanie tego jednego do znudzenia. Jeżeli nauczymy się tego, żeby wybrać ten temat i ten temat przy każdej okazji podnosić, potrzebujemy współpracy i tak dalej, to mamy szansę się przebić. Jeżeli będziemy jak zwykle rozbijali się na 20 pomysłów od sasa do lasa, no to Amerykanie uznają, że nam wcale na tym gazie nie zależy i w związku z tym po to się mają angażować przeciwko właśnie Rosji. Czy ktoś poruszy nieśmiertelne wizy? No to obawiam się, że ten temat wizy to taki evergreen, który ciągle wraca, bo już nie ma o czym mówić, to porozmawiajmy o wizach. Chociaż chyba mniej emocjonalnie. Mam wrażenie, że jak im bardziej Europa otwarta, tym im dolar słabszy, tym mniej tak, na tym zależy. Tak, ale ja mówię o tym, że ponieważ my niestety nie mamy polityki wobec Stanów Zjednoczonych. Wczoraj był wywiad Rzeczpospolitej ministra Sikorskiego, który zapytywany 2 czy 3 razy konkretnie o plany, perspektywy i politykę wobec Stanów Zjednoczonych, odpowiadał, że Polska jest silnym krajem. I członkiem Unii Europejskiej, jak pamiętam. Tak, czy ta prezydencja Polski może też być tematem rozmów? Tylko że na pytanie o politykę wobec Stanów Zjednoczonych odpowiada, że Polska jest silnym krajem. To znaczy nie był w stanie sformułować żadnych elementów polityki wobec Stanów Zjednoczonych. I to jest niestety część tego wszystkiego. No, to jest polityka równowagi takiej... Nie, dobrze, ale to co innego jest polityka równowagi, jeżeli mamy jakiś pomysł, co chcemy osiągnąć wobec Stanów Zjednoczonych. I jeżeli nie ma polityki, to się nagle wrzuca, no o czym by tu pogadać? Pogadajmy o wizach, prawda? To jest żałosne i niepotrzebne. Rozmawiajmy wyłącznie o gazie łupkowym, bo to jest absolutnie najważniejsze dla nas na następne pokolenia. Jeżeli tę szansę przegramy i nie będziemy mogli tego gazu wydobywać, to będziemy płacili ogromne pieniądze. Rozumiem, że ta bitwa rozgrywa się dzisiaj na dwóch polach. To znaczy pierwsze pole to są amerykańskie inwestycje, amerykańska technologia. Ale to jest sprawa nieprezydencka. A druga rzecz to jest przeciwstawienie się tej fali jawnego i ukrytego sprzeciwu rosyjskiego. I to jest sprawa polityczna, prezydencka, która powinna być poruszona za każdym razem. Nie jak wydobywać, nie przy pomocy jakiej technologii, bo co się na tym zna Obama, co się na tym zna Komorowski, prawda? To jest sprawa naprawdę już dla wybitnych specjalistów. Tylko politycznie, żeby w ogóle wolno nam było do tego przystąpić. Może ten szczyt zostać zepsuty przez protesty krajów, które protestują, które są niezadowolone z uznania Kosowa? No tak, no jest ta historia trzech bodajże państw, które są oburzone z różnych powodów zresztą, prawda? Z tego innego powodu Serbia, z innego powodu Węgry i tak dalej. No taka jest rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość. Amerykanie ten szczyt zorganizowali, szczerze mówiąc. Oni podali listę gości. Myśmy zaprosili Kosowo na wyraźne życzenie amerykańskie. Nas to nie uraża. To jest raczej kwestia polityki amerykańskiej. A urazić może część Polaków to, że prezydent Obama nie złoży kwiatów w krypcie wawelskiej czy na grobie, a spotka się z rodzinami ofiar tragedii smoleńskiej. Co ciekawe, na życzenie strony amerykańskiej. To dziwne dosyć. No proszę zauważyć, że ta wizyta jest strasznie krótka. To znaczy mówienie, że to jest dwudniowa wizyta, to jest tak, że jak ja do pana przychodzę za 5:08, a wychodzę 7:55, to jestem u pana 2 godziny, prawda? No tak to nie jest. Przylatuję w piątek po południu i wylatuję w sobotę rano. Nie są żadne 2 dni. Bardzo napięty program. Po prostu no, nie ma czasu na wizytę w Krakowie. To jest zupełnie oczywiste. Natomiast ta kwestia spotkania z rodzinami to jest ten element, na który ja się bardzo niechętnie wypowiadam, bo to jest obarczone takimi emocjami, że cokolwiek by się powiedziało... Ale to znaczy, że gdzieś w raportach z Polski do Obamy idą doniesienia, że to są w Polsce emocje i że potrzebny jest jakiś gest. Niewątpliwie, no ambasada o takich rzeczach musi informować, prawda? I tego typu rzeczy, gdyby ambasada tego nie robiła, szczególnie w kontekście tych oczekiwań, że Amerykanie coś wiedzą, czego nie chcą mówić i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, to nie wiemy, czy tam nagrali
publicznie. Nagrali na pewno, tylko nigdy się tego nie przyznają. Tak? No, NSA musi to nagrywać, ale oczywiście nigdy się nie przyzna, że nagrywa głowy obcych państw, bo to byłby skandal międzynarodowy. A Michelle Obama dlaczego nie przyjedzie do Polski? Wraca wprost z Paryża. No ciekawe pytanie, prawda? Ciekawe obraziła pytanie. Się na prezydenta tak super ekspres. No tak, no myślę, sugeruje, że na prezydenta Komorowskiego za jakieś tam gafy. Nie wiem, no nie, nie sądzę, ale to jest pewnego rodzaju obniżenie poziomu wizyty. To jest jeszcze raz bo to jest w ogóle robocza wizyta, nieoficjalna. Czysta robocza wizyta, spotkanie z szefami, z prezydentami i w zasadzie ona udała się, prawda, do Londynu, bo to jest wizyta państwowa wielka, no i do Paryża, bo do Paryża oczywiście z chęcią się jedzie. Jest to obniżenie, jest to taki malutki psztyczek, pokazanie nam, no jednak Warszawa to nie jest Londyn. Profesor Zbigniew Lewicki, bardzo panu dziękuję za wizytę w Trójce. Miłego dnia. Dziękuję wzajemnie.